Witam w moim obozowym studio z ręcznika. Afryka. Skąd pomysł na wyprawę do Afryki? Czy czuliście się zagrożeni? W którym kraju Afryki czuliście się najlepiej, a w którym najgorzej? Jak przygotować się do takiej wyprawy? Jaką trasę obrać? Cześć kochani, witam serdecznie. Na waszą prośbę robię... nic nie zrobię, bo jest strasznie gorąco. Witam serdecznie kochani, bardzo się cieszę, jeżeli tutaj dzisiaj ze mną jesteście. Bez względu na to, czy jesteście stałymi, czy nowymi widzami, witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Postanowiłam zrobić ten specjalny odcinek, dlatego że nieustannie otrzymuję wiele pytań dotyczących wyprawy z Afryki i chciałam zebrać to wszystko w jedną całość. Tak więc odpowiem na takie pytania jak: skąd pomysł na wyprawę do Afryki? Jaką trasę obrać? Jakie są niebezpieczeństwa? Czy czuliście się zagrożeni? Jakie choroby grożą? W którym kraju Afryki czuliście się najlepiej, a w którym najgorzej? Wyprawa do Afryki 8 miesięcy, ale czy potrzeba aż 8 miesięcy? Czy potrzebne jest auto terenowe? Czy dojadę tam kamperem, vanem? Na te i inne pytania odpowiem w trakcie właśnie tego specjalnego odcinka. Witam was bardzo serdecznie. Mam na imię Sandra, ale większość osób zna mnie jako Śnieżka. Podróżuję razem z niedźwiedziem już od 3 lat. I wyprawa do Afryki była wyjątkowa. Była wyjątkowo trudna, ale zakończyła się happy endem, bo skończyliśmy ją z 2 nowymi psami. I teraz będziemy kontynuować podróż z 3 psami na pokładzie. Umówiliśmy się, że psy nie śpią w łóżku, nie? Psy nie śpią w łóżku, prawda? Nie wyszło. I znowu ci w życiu nie wyszło. Nic mi tak dobrze w życiu nie wyszło jak włosy. Najczęściej powtarzające się pytanie to oczywiście, jaką trasą jechaliście. I tutaj wielkiej filozofii nie ma. Ja to pokazywałam w pierwszych odcinkach, jakie były plany. Były bardzo ambitne, a jak zwykle życie zweryfikowało. No niestety, bardzo szybko wjeżdżając do Afryki zderzycie się z tym, że jest dużo zamkniętych granic i po prostu wiele krajów nie da się odwiedzić. Tyle na temat. No dobrze, tak więc tutaj jest mapa i mam nawet internet, więc mogę dokładnie, widzicie, jest kropka, gdzie my jesteśmy. Więc to jest Gwinea, a my jesteśmy w tym miejscu tutaj niedaleko Konakry, czyli stolicy. Tam, gdzie wczoraj byliśmy. Ale może pokażę najpierw od początku, bo może ktoś ogląda nas po raz pierwszy, to żeby było wszystko jasne. My jechaliśmy przez Europę do Hiszpanii, do Gibraltaru. Tu przeprawiliśmy się promem. Pokręciliśmy się trochę po Maroko i potem trzymaliśmy się wzdłuż wybrzeża, bo tam tylko biegnie droga. Tu nie ma co kombinować. Tam jest, o jak popatrzycie na mapę, tylko tutaj jest trasa, wzdłuż wybrzeża jest droga, resztę to są po prostu piaski. I tak się jedzie aż do Mauretanii. W Maroko nie trzeba wizy, do Mauretanii już potrzeba wizę. Więc tą wizę my żeśmy dostali w Rabat, robiliśmy tą wizę w Maroku.
W Mauretanii tutaj też właściwie jest jedna droga, która prowadzi wzdłuż wybrzeża i tak wszyscy jadą tutaj w dół. Jadą tak z dwóch powodów. Po pierwsze praktycznych, bo jest to najkrótsza droga, żeby się przebić dalej. Po drugie cała ta reszta Mauretanii to jest po prostu pustynia. Po trzecie, no jakbyście nawet coś tam chcieli, tam w ogóle praktycznie nie ma atrakcji, no ale jakby się ktoś upadł, że coś tam uparł, że coś tam znalazł, to musisz jechać tą jedną drogą, prawda, bo tutaj są kopalnie, tutaj leci ta właśnie kolej, która jakby jest jedyną chyba atrakcją taką w Mauretanii, której nie ma gdzieś indziej, taka najdłuższa kolej świata, no ale jaka to atrakcja, to po prostu jest pociąg towarowy. No ale jakby ktoś koniecznie chciał zobaczyć, no to tutaj tą drogą można jechać, tam na końcu jest kopalnia, której i tak nie zobaczycie. I potem trzeba się wracać tą samą drogą. I tak samo tu, jakby się ktoś tutaj chciał zapuścić, to tą samą drogą trzeba wracać. Ten cały region uważany jest za niebezpieczny. Zaznaczony jest w tych takich mapach, gdzie pokazuje bezpieczne miejsce jako teren niebezpieczny. My przejechaliśmy przez Senegal, potem do Gambii i tutaj w tej Gambii spędziliśmy trochę czasu tu na wybrzeżu, a później pojechaliśmy tutaj na sam koniec. I tutaj tędy my przejechaliśmy tutaj bezpośrednio do Gwinei, ominęliśmy Gwineę Bissau. Niektórzy jadą tu wybrzeżem i jadą wtedy przez Gwineę Bissau, ale znowu potrzebne są wizy i to są dwie granice więcej, dlatego my żeśmy sobie odpuścili, bo nas te przejścia graniczne, nawet jak nie musimy płacić, to jak widzieliście na poprzednich filmach, no to jest takie trochę irytujące. I później właśnie jakby ktoś chciał pojechać dalej, to bez problemów można pojechać do Sierra Leone, do Liberii, tutaj jest wybrzeże Kości Słoniowej dalej, Ghana, Togo i Benin. I na tym niestety trzeba zakończyć, bo dalej jest Nigeria. Do Nigerii nie można dostać wizy. Można załatwić, niektórzy załatwiają rezydenturę, inni jakieś tam zaproszenie, trzeba komuś zapłacić i wtedy można dostać tą wizę. To kosztuje, no w zależności jak ci się uda, ale to nie są małe pieniądze. Często ta wiza jest tranzytowa i żeśmy słyszeli też no takie złe rzeczy, że tam krzyczą, że jest bardzo agresywnie i to naprawdę od osób, które niedawno przejechały, bo byliśmy w kontakcie. Górą natomiast jest jeszcze gorzej, bo tutaj żeby przejechać przez Niger i przez Czad, to przez Niger teraz jest w stanie wojennym i załatwienie wizy i konwoju, bo trzeba mieć tam konwój militarny, i to jest bardzo dużo formalności, trzeba naprawdę upraszać się tam, żeby po prostu to załatwić i kosztuje to około 2000 dolarów. Nie jest możliwe objechanie całej Afryki lądem. Można objechać częściowo, ale w niektórych miejscach trzeba samochód wrzucić na kontener i ominąć pewne kraje. Niektórzy tak robią i mówią, że objechali dookoła Afrykę. No, szłoby się wadzić. No, w sumie tak, ale czy ja wiem? Czy waszym zdaniem to jest objechać dookoła? No, nieważne. Powiem, jak my pojechaliśmy. My przejechaliśmy przez Europę do Hiszpanii, do miejscowości Algeciras. Gdzie? Dobrze wymawiam? Mogę źle wymawiać niektóre nazwy. Tak więc proszę mi wybaczyć albo sprawdzajcie, pilnujcie. Algeciras. Algeciras. Tam wzięliśmy prom do Ceuta. Można też wziąć prom do miejscowości Tangier. My wzięliśmy prom do miejscowości Ceuta i tam zaczęliśmy naszą przygodę z Afryką. Najpierw jest Maroko. Ja wiem, że niektórzy przeżywają szok kulturowy w Maroko, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Powiem wam szczerze, naszym zdaniem Maroko to po prostu przedłużenie Europy z takimi orientalnymi akcentami. Jeżeli ktoś był w Tunezji, w Egipcie, w Turcji, to naprawdę nie będzie zaskoczony, jeżeli chodzi o Maroko i nie ma się czego bać.
Tutaj też bez problemu można przyjechać kamperem, vanem, każdym po prostu pojazdem. Nie potrzeba też zbędnych dokumentów, tak więc jest to kraj stosunkowo łatwy. Następnie Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia nie jest osobnym krajem. Sahara Zachodnia jest po prostu częścią Maroko, więc nie ma tam granicy, nie wjeżdżasz do kolejnego kraju, nawet nie zauważysz, że jesteś na Saharze Zachodniej. No, poza krajobrazem oczywiście, bo będziesz jechać przez Saharę. I prowadzi tam jedna trasa, jedna główna droga wzdłuż wybrzeża i później tą drogą zjeżdża się w dół do Mauretanii. I tam ponownie jedziemy wzdłuż wybrzeża przez Mauretanię. Można w Mauretanii, jeżeli ktoś chce trochę pozwiedzać, my zdecydowaliśmy się po prostu przelecieć tą Mauretanię jak najszybciej. Zresztą to w Mauretanii właśnie zaraz na pierwszy dzień mieliśmy przykrą historię, gdzie zobaczyliśmy dzieci, które biją psa, wleką go na sznurku i po prostu to było dla nas wszystko strasznie niezrozumiałe i nie mogliśmy po prostu przejechać koło tego obojętnie. Musieliśmy się zatrzymać i tak właśnie w naszym życiu pojawił się Tobi. Jakie wizy są wymagane, do których krajów i ile żeście za nie zapłacili? Więc spieszę odpowiedzieć, że do Maroko, do Senegalu i do Gambii nie potrzeba wiz. Możemy podróżować na polskim paszporcie bezwizowo. Są ograniczenia czasowe, bo na przykład w Senegalu można być bez wizy 3 miesiące, a w Gambii tylko 28 dni. Ale Gambia jest malutkim krajem, więc to w zupełności wystarczy. Natomiast potrzebna jest nam wiza do Mauretanii i do Gwinei. I jeżeli zdecydujecie się jechać dalej, to do każdego kolejnego kraju za Gwineą potrzebna jest już wiza. Co więcej, potrzebne tam jest też szczepienie na żółtą febrę. Bez tego szczepienia nie dostaniecie wizy. Tak więc to są takie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Koszt wizy średnio można przyjąć, że około 100 dolarów za wizę na osobę. Mówię średnio, bo niestety często jest tak, że trzeba jeszcze zapłacić pośrednikowi lub są inne koszta. I tutaj dokładne informacje, ile my zapłaciliśmy za każdą wizę, to po prostu postanowiłam spisać do takiego e-poradnika, można powiedzieć. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link też znajdziecie w opisie. Ale średnio, tak jak mówię, trzeba liczyć około 100 dolarów na osobę, na wizę. Przekraczanie granic w Afryce było jednym z najbardziej stresujących doświadczeń nie tylko w tej wyprawie do Afryki, ale w tej całej naszej podróży dotychczasowej. I było to widać w odcinkach i jeżeli nas śledzicie, no to już wiecie, a jeżeli ktoś jest tu nowy, no to myślę, że warto pooglądać i zastanowić się, czy na pewno to jest dobry kierunek. Nie wiem właśnie, czy łatwiej, czy nie łatwiej, jakbyśmy rozmawiali po francusku, bo właśnie czasem najłatwiej jest udawać, że się nie rozumie, o co chodzi. I teraz on udaje, że on dzwoni do swojego szefa i on tłumaczy, rozmawiał, kazał niedźwiedziowi gadać z tym szefem, że my musimy kupić autoryzację jakąś, żeby przejechać dalej, co jest nieprawda. Oni po prostu męczą, bo wiedzą, że ludzie potem dla świętego spokoju zapłacą. A niektórzy zapłacą, bo po prostu nie wiedzieli, że nie muszą płacić. On wypisuje jakiś tam kwitek, strata tata, nie? Ma taką czapkę, jakby wygląda jak z Parku Narodowego. Może i on jest z Parku Narodowego, ale my nie jedziemy do Parku Narodowego i my nie musimy zapłacić. No i ciul, nie zapłacisz, nie pojedziesz, kurwa. Pomysł na wyprawę do Afryki.
No właśnie, skąd ten pomysł? Sami się zastanawiamy. Nie, tak szczerze to było tak, że Afryka jakoś nieszczególnie była w naszych planach, ale poznaliśmy po drodze w naszych innych wyprawach ludzi, którzy byli w Afryce wielokrotnie i bardzo zachwalali. Postanowiliśmy więc pojechać i sprawdzić na własne oczy, jakie dokumenty są potrzebne. No to jest. Mamy. Mamy, możemy jechać. Bez tego dokumentu nie moglibyśmy wjechać do Afryki, tak? Więc jest on naprawdę niezbędny. Nie wszystkie kraje wymagają, ale tą trasę, którą my chcemy pokonać, bez karnetu nie dalibyśmy rady. I postanowiliśmy załatwiać to właśnie tutaj, dlatego że jest dużo taniej. I słuchajcie, okazało się, że też dużo, dużo taniej. Nie, to już powiedziałam taniej. Jeżeli podróżujecie samochodem lub motocyklem, potrzebny będzie karnet de passage. Dokładnie na temat karnetu ja napisałam taki wpis na bloga i link jest w opisie tego filmu. Natomiast jeżeli jedziecie rowerem, autostopem, to wtedy potrzebne Wam będą tylko wizy. Nie potrzeba wizy do Maroko, do Senegalu i do Gambii. Natomiast do pozostałych krajów potrzebna jest nam wiza i z reguły koszt tej wizy jest około 100 dolarów. Można ją dostać na granicy, można w ambasadzie lub konsulacie i w naszych filmach pokazywałam, jak ten proces wygląda. Tak czy inaczej jest to droga przez mękę. W jaki sposób nie zdecydujecie się zrobić i przekraczanie granic, począwszy od Maroko, jak wjedziemy do Mauretanii, to też jest jedna wielka droga przez mękę. Co było widać na naszych filmach i to zdecydowanie wpłynęło na to, jak my później tą podróż przez Afrykę odebraliśmy. Oczywiście z perspektywy czasu, jak już emocje opadną, to człowiek nabiera dystansu i też muszę powiedzieć, że nie każdy ma akurat takie doświadczenie jak my. Może mieliśmy pecha, może nasze podejście było niewłaściwe i tutaj osoby, które do Afryki jadą, przyjmują różne strategie. Niektórzy po prostu płacą te łapówki, które są wymagane i nie dyskutują. I wtedy przekraczanie granic nie jest takie bolesne. Są też osoby, które po prostu grają na zwłokę. Siedzą i czekają, aż ich przepuszczą. My nie mamy aż takiej cierpliwości. Były też sytuacje, gdzie nie mogliśmy czekać, bo mieliśmy chorego psa na pokładzie. I po prostu każda godzina to była po prostu bezsenna, bo walczyliśmy o jej życie, nie wiedzieliśmy, czy przeżyje i chcieliśmy jak najszybciej dojechać do weterynarza. Wtedy trudno jest o cierpliwość. Można też, tak jak my, przekraczać te granice może bardziej po południu, pod koniec dnia niż rano. Zauważyliśmy, że rano wszyscy pracownicy na tych granicach, celnicy i inne służby mundurowe, a także mnóstwo innych osób, które w ogóle nie powinny na tych granicach być, a są, zachowują się zupełnie inaczej. Rano są bardziej tacy drapieżni, agresywni. Natomiast czym dalej ku końcowi dnia, stają się tacy bardziej łagodni. To nie znaczy, że przekroczenie granicy będzie szybsze, bo powiedziałabym, że proces jest jeszcze dłuższy, ale zauważyliśmy, że jakby nieco jest spokojniej i na pewno taniej, jeżeli chodzi o te różne łapówki, które trzeba dać, chcesz dać czy nie chcesz dać, to już jest sprawa bardzo dyskusyjna. No nie, no nie mamy stempla w paszporcie. Nie wiem, gdzie dają. Powinni tu nam dać stempel w paszporcie. Tam wziął jeden z tych celników, tak? Papiery i poszli gdzieś. O, masz podbity? Nie, czekać. Nie.
Czy da się tą trasę zrobić vanem, kamperem, minivanem? Takie różne pytania też tutaj dostawałam od Was. I muszę Wam powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, oczywiście może nie dokładnie te wszystkie miejsca, które my żeśmy odwiedzili, ale do Gambii da się dojechać vanem bez problemu. No, ostrożnie, no. Zależy też jaki van, kamper i jak ktoś umie dobrze jeździć, prawda? Bo jak widzieliście, no drogi są w takim stanie, w jakim są. A jak ktoś nie widział, bo dopiero tutaj zajrzał, to oczywiście może pooglądać na tych wszystkich poprzednich odcinkach, tak? Więc zapraszam. Jeżeli chodzi o dokumenty związane z psem na pokładzie, czy z psami, tak jak my podróżujemy, to ja zrobię o tym osobny odcinek i tam dokładnie powiem o wszystkich dokumentach i w ogóle o podróżowaniu z psami. Myślę, że to będzie taki fajny odcinek, ale tylko dla tych, którzy są psami zainteresowani, bo przecież nie każdy z psem podróżuje, tak więc tutaj nie będziemy jakby, bo to taki temat rzeka, no. Jest trochę rzeczy do poruszenia i też od Was dostaję pytania. Jak ktoś ma jakieś pytania, bo właśnie wybiera się z psem w podróż, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu. Thank you very much. Lecimy dalej. Następne pytanie. W którym kraju czuliście się najlepiej, a w którym najgorzej? To bardzo fajne pytanie, muszę Wam powiedzieć. I nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. To zależy, co kto lubi. Bo na przykład kraj, do którego ja chętnie bym wróciła... może tak. Jakby w każdym kraju było coś fajnego, jak zwykle, i w każdym kraju coś niefajnego. Na przykład pod względem krajobrazowym najładniejsza była Gwinea. Zdecydowanie. Tam żeśmy dojechali i krajobrazowo było po prostu najładniej w Gwinei. Ale były też tam najtrudniejsze drogi i mieliśmy problem ze spaniem na dziko. O tym spaniu na dziko właśnie za chwilę też będę mówić, jeżeli ktoś właśnie w ten sposób podróżuje. Ale fajna woda, naprawdę fajna, czysta woda. Uwaga! Wow, o jeny! Kurna, warto było! Jest lodowaka, można pomarsować w Afryce. Trzeba było sprawdzić ten mostek, zobaczcie jakie tu są dziury po prostu. Patrzcie, rękę mogę włożyć. Ale wyglądają te deski na takie nowe, no, solidne. Nie? Chyba. Woda w tej rzece jest na tyle czysta, na ile może być po umyciu paru motorków i wypraniu kilku gór ciuchów i po tym jak się tam parę osób kąpie. Taka to Afryka. Prawdziwa Afryka tak wygląda. Prawda, Tobi? No, ty coś wiesz na ten temat, jak prawdziwa Afryka wygląda. Nie? Fajna też była Gambia, bo Gambia jest zupełnie inna. Nie tylko dlatego, że Gambia jest angielskojęzyczna, ale po prostu panuje tam trochę inna atmosfera. Gambia to ten kraj, gdzie właśnie byliśmy zaproszeni do ośrodka prowadzonego przez Marka. A tam, gdzie był basen i te takie domki. I muszę Wam powiedzieć, że to jest miejsce, do którego chętnie wrócę. Wręcz nawet już mam zaplanowane, że będziemy robić tam taki wyjazd, ale to już będzie taki wypad samolotem na Sylwestra, tak sobie wymyśliłam. Więc jakby ktoś chciał, to też dajcie znać w komentarzu, ja Wam wyślę szczegóły. Natomiast trudno jest mi... Nie, wiem, który kraj był najtrudniejszy.
taki, w którym czuliśmy się najgorzej. Mauretania. Mauretania, ale tu znowu jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie, jak żeśmy wjechali do pierwszego miasta, to po prostu ja się bałam wyjść z samochodu, muszę wam powiedzieć. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, dużo podróżujemy, już jesteśmy, można powiedzieć, zaprawieni w boju, a mimo wszystko tam żeśmy czuli się tak, no niepewnie. Nic się w sumie takiego nie stało i nawet na pierwszym noclegu, który mieliśmy, to przyszedł do nas taki rybak i był naprawdę bardzo sympatyczny, więc jak zwykle nie można jakby z góry zakładać i też mam znajomych, którzy byli trochę dłużej w Mauretanii niż my, i byli zachwyceni Mauretanią i ludźmi. A tak więc jak zwykle zależy, jak się trafi, i chyba najgorzej jest w miastach. I to jest taka jakby zasada, dewiza na całą Afrykę, że najgorzej było w miastach, w dużych miastach, szczególnie w stolicach. Tam spotkaliśmy się z największą agresją, z największym zawyżaniem cen, wymuszaniem. A tak więc poza przejściami granicznymi, które po prostu były jedną wielką drogą przez mękę, to faktycznie najgorzej było w dużych miastach. Natomiast im dalej od miasta, na wioskach, to wtedy było o wiele fajniej, spokojniej, sielankowo. Tak więc, jak zwykle, trzeba po prostu jeździć poza utartym szlakiem. Tu jeszcze dodam, że jest ogromna różnica między Marokiem a pozostałymi krajami Afryki, co tak jakby niby jest oczywiste, ale nie dla wszystkich oczywiste, więc tak pomyślałam, że też o tym wam opowiem, bo Maroko to tak samo jak wiecie Tunezja czy Egipt, to są kraje arabskie, zupełnie inna kultura, ludzie są zupełnie inni i też jakby kraj i to, co tam można zrobić i zobaczyć, jest zupełnie inne. I na przykład w Maroku jest bardzo dużo do zwiedzania. Są piękne bazary, stare mediny, piękne stare miasta, prawda? Jak ktoś lubi, potrzebuje zwiedzać. Ja na przykład potrzebuję. Ja lubię być w krzakach, fajnie jest być na łonie natury, ale raz na jakiś czas lubię też coś pozwiedzać, zrobić fajne fotki, jak wiecie, dużo fotografuję. Po prostu być w ładnym miejscu. I w Maroku jest właśnie taki fajny balans między naturą, można znaleźć świetne miejscówki w górach Atlasu, nad morzem trochę trudniej, ale no, da się tam znaleźć fajne miejsca do spania, ładną po prostu naturę i fajne miejsca do zwiedzania, i jest tam dużo do zobaczenia w krótkim czasie, można powiedzieć. Tak więc Maroko jest zupełnie inne, natomiast jak się już pojedzie dalej do Mauretanii, w Mauretanii no to jest tylko pustynia, można owszem zapuścić się w pustynię i tam też jest kilka miejsc, ale wiąże się to z długą podróżą, że musisz jechać na przykład 2 lub 3 dni, żeby dojechać do jakiegoś miejsca, mieć ten zachwyt i znowu 2-3 dni wracasz przez no mało ciekawe tereny. Więc znów kwestia, co kto lubi, bo są osoby, które, dla których sama jazda przez bezdroża jest atrakcyjna, to już jest dla nich atrakcja. My do takich osób nie należymy, więc pamiętajcie, że to są tylko moje, nasze takie odczucia, tutaj co wam odpowiadam. Wy możecie tam pojechać i może będziecie zachwyceni, lub ktoś inny pojedzie, będzie zachwycony. I mamy takich znajomych, którzy są zachwyceni, lub innych podróżników. Na przykład taka para z Hiszpanii, nie wiem czy ich pamiętacie, my spotkaliśmy ich jak byliśmy w Turcji. I oni pojechali, są teraz w Afryce i po prostu robią tą samą trasę co my, mniej więcej. I są po prostu zachwyceni, wszystko jest idealne, ale to jest też kwestia właśnie takiego przekazu. Nie każdy z podróżników chce o wszystkim opowiadać i wszystkim się dzielić. Są takie właśnie, może też obserwujecie na Instagramie czy gdzieś, ale szczególnie Instagram jest takim świetnym przykładem, gdzie właśnie niektórzy tylko pokazują same pozytywy. Tak więc nie ma tam
absolutnie żadnej wzmianki o przejściu granicznym, gdzie było trudno, o tym, że ktoś wymusił łapówkę, że jakiś policjant coś tam od nich chciał. A przecież to jest niemożliwe, że przejechali pół Afryki i nie było żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Tak więc u mnie zawsze na kanale jest dokładnie tak, jak jest. Wszystko, co dobre, chętnie pokazuję. Bo też nie lubię po prostu tylko narzekać. Właśnie mieliśmy sporo takich komentarzy, takich nowych osób, które weszły na kanał. Kurczę, tak się rozgadałam, że pamięć mi się skończyła. Ja widzę, że też się tutaj inaczej jakoś ustawiłam, muszę sobie poprawić. Ja właśnie jestem z tych perfekcjonistów. W ogóle właśnie też mam w planach zrobienie takiego odcinka o nagrywaniu. Bo też dostaję od Was nieraz takie pytania, czym nakręcam, w jakim programie obrabiam filmy. Jakbyście byli zainteresowani, to też piszcie w komentarzu, bo zawsze musicie mówić, czego chcecie więcej, o czym byście chcieli, żebym poopowiadała, bo tak to ja tylko zgaduję, nie? A fajnie jest, żebym mówiła o tym, co Was interesuje. Och, trzeba popracować nad tym polskim. No, zaraz tu się też posypią komentarze. Dobra, tak więc muszę poprawić moje studio obozowe. Uwaga, popatrzcie jaki magic. Poprawiam i zaraz do Was wracam. A teraz widać, uwaga, tutaj śmieci. Tak to się pracuje w obozowych warunkach. Słuchajcie. Muszę tu poprawić, bo mnie to denerwuje tu. Jakoś przedtem miałam inaczej zawieszone, czy inaczej siedziałam. Poprawiam. I zaraz wracam. Jeśli więc ktoś lubi takie zwiedzanie, po prostu, wiecie, jakieś zabytki, stare miasta, no w ogóle jakieś miasteczko, coś zobaczyć, a nie tylko po prostu siedzieć w krzakach, to muszę Wam powiedzieć, że właśnie nie ma co dalej jechać poza Maroko. Tak więc po prostu zrobić Maroko i pojechać sobie gdzieś indziej. Natomiast Afryka jest świetna, te dalsze kraje Afryki są świetne dla osób, które po prostu tego nie potrzebują, wręcz nie lubią, tylko właśnie chcą sobie pojeździć, szczególnie offroadowo, to jest po prostu zarąbiście. Jak ktoś lubi offroad i chce się tak najeździć, że już będzie miał poczubek, to Afryka jest po prostu idealna. Jak ktoś lubi wyzwania, właśnie spanie na dziko, tak jak my to uprawiamy, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś też lubi interakcje z miejscowymi, i tutaj tych interakcji z miejscowymi nie brakuje, wręcz powiedziałabym, że trudno w Afryce być samemu. Naprawdę my zawsze staramy się znaleźć miejsce gdzieś z dala od ludzi, i to praktycznie w Afryce było niemożliwe. Żebym nie wiem jak daleko, żebyśmy się zaszyli gdzieś w krzaki, to zawsze ktoś nas znalazł. I często było tak, że za chwilę schodziła się cała wioska. I wiecie, to przez chwilę jest nawet fajne i sympatyczne, jak oni wszyscy przyjdą odwiedzić i cię zobaczyć. Ale często jest tak, że po prostu po pewnym czasie, jak oni tak wszyscy staną, stoją i patrzą, i po prostu każdy twój ruch, cokolwiek ty chcesz zrobić, ugotować, umyć się, bo przecież jechaliśmy cały dzień i przyjechaliśmy rozłożyć obóz, no to fajnie, mi nie przeszkadza, że ktoś popatrzy, jak my rozkładamy namiot i tak dalej. No ale już nie bardzo chcę, żeby ktoś patrzył, jak się myjemy. Tak więc takie, wiecie, jakby to są też rzeczy, które może tak nie mogłam nawet do końca pokazać, ale tutaj właśnie jest taki dobry moment, dlatego chciałam zrobić właśnie ten odcinek taki podsumowujący, żeby opowiedzieć to, czego nie mogłam pokazać lub nie powiedziałam, będąc w trasie. Więc to były takie trudne momenty dla nas, gdzie wręcz żeśmy uciekali z niektórych miejsc, gdzie na przykład potrzebowaliśmy przerwy, chcieliśmy nawet zatrzymać się na dłużej, na 2-3 noce, ale żeśmy uciekali stamtąd, bo po prostu to nie były miejsca, w których mogliśmy odpocząć. To taka czarna strona Afryki. Czarna strona czarnego lądu.
I dlatego później jakby w drodze powrotnej wylądowaliśmy w tych różnych ośrodkach, właśnie jak w Gambii, czy w tym Airbnb, co jakby łamie nasze dotychczasowe zasady, bo my nigdy żeśmy do tej pory tak nie podróżowali, żebyśmy właśnie potrzebowali spać gdzieś na kempingu, czy coś wynająć. Ale jakby ta Afryka, ten problem ze spaniem na dziko, albo właśnie było tak, że nigdzie nie szło wjechać, po prostu jedziemy, jest otwarta przestrzeń, na przykład w Mauretanii, przez całą Saharę jedziesz i po prostu jest absolutnie nic. To też nie jest dobre, bo my nie możemy na takiej otwartej przestrzeni, gdzie wiatr hula, się zatrzymać. Później w tych krajach jak właśnie Senegal, czy nawet tam Gambia, ale Gambia jest malutka, więc więcej było tej jazdy przez Senegal, to znowu są wszędzie takie chaszcze, w które absolutnie nie wjedziesz. A już jak jest jakaś dróżka, to ta droga prowadzi prosto do wioski. Tak więc musisz albo spać na obrzeżach tej wioski, albo nie ma absolutnie gdzie zjechać. Na pewno to byłoby akurat może nawet tak, żeśmy rozmawiali, że w niektórych miejscach łatwiej by było vanem czy kamperem, bo po prostu tam się nawet zatrzymasz gdzieś na poboczu drogi, a chlapniesz drzwiami i masz trochę tej prywatności. My nie mamy tej prywatności. My, żeby mieć prywatność, no to musimy być z dala od ludzi, a jak przed chwilą powiedziałam, to w Afryce jest praktycznie niemożliwe. Dobrze. Co dalej? Jakie dalsze pytania? Jeszcze może tak bym rozwinęła właśnie odnośnie tego, gdzie czuliśmy się najgorzej i jakby tej mentalności ludzi, to myślę, że duży wpływ właśnie na to ma kultura, religia, wychowanie. I tu nie mogę nie wspomnieć o tej sytuacji, gdy spotkaliśmy tego chłopca, te dzieci, i tamten chłopiec miał taki amulet z martwym ptaszkiem. I muszę wam powiedzieć, że właśnie to był taki szok dla mnie. I znowu po raz kolejny, niby o tym wiemy, ale jak to widzimy naocznie, no to jest szokujące, że w dzisiejszych czasach jeszcze tam kultywuje się takie tradycje, że tam, żeby być prawdziwym mężczyzną, to właśnie ci chłopcy muszą na przykład właśnie zabić jakieś zwierzątko. Wtedy on udowadnia, że on ma taką odwagę, że jest taki męski. To zupełnie jest odwrotnie niż, wiecie, jakby to, co my uczymy nasze dzieci. I tam właśnie te sytuacje, gdzie mieliśmy wymuszanie pieniędzy, gdzie dzieci waliły w okno samochodu, bo chciały pieniądze, to my musimy pamiętać, że to są najczęściej rodzice lub starsze dzieci, starsze rodzeństwo, które jeden drugiego uczy i podpowiada i mówi: idź, idź, zapytaj o pieniądze, idź, pytaj o pieniądze. I oni jeden drugiego w ten sposób uczy, że tak należy robić. I to dla nas było też bardzo trudne i nie do przyjęcia, głównie dlatego, że my podróżowaliśmy po innych krajach, gdzie tam kultura jest zupełnie inna i tam uczy się dzieci czegoś innego. My mieliśmy sytuację, gdzie właśnie na przykład jak zatrzymaliśmy się gdzieś w polu, to nie dość, że ci ludzie zawsze nas obdarowali tym, co tam uprawiają, czy jak coś jedzą. Nawet w Turcji wystarczy pojechać i zobaczycie, że tam na plaży każda rodzina, która piknikuje, to ona, jak robią grilla, to oni zaraz ci przyniosą to, co przed chwilą upiekli, czy poczęstują cię herbatą, no cokolwiek tam mają. I właśnie często jest tak, że oni wysyłają dzieci, że dają na talerzyk i wysyłają to dziecko, żeby tobie przyniosło, czyli zobaczcie, jak właśnie to wychowanie, jak rodzice przekazują te wartości, to, co należy robić. I ja mówiłam tam na filmach i tu nie będę się rozciągać, ale ostatnią rzeczą, którą turysta powinien robić w Afryce, to rozdawać pieniądze czy dzieciom cukierki. To
kategorycznie nie jest dobre i będę tu się trzymać tego swojego zdania, że w ten sposób nie pomagamy Afryce. Nie pomagamy Afryce rozdając pieniądze, nie pomagamy dając łapówki na granicach, bo on jest biedny. Nie. Uwierzcie mi, ostatnią biedną osobą w Afryce jest policjant, czy jakiś celnik, czy właśnie taki człowiek, który postawił szlaban i wymusza na tobie pieniądze, żebyś zobaczył tam wodospad, czy przejechał tą drogą. I ja wiem, że znów odnosząc się do innych krajów, że jest coś takiego, że trzeba zapłacić opłatę. Na przykład w Ameryce Południowej, co też jest popularne, musisz przejść przez czyjeś tam pole, żeby dojść do wodospadu, czy gdzieś tam. Ale wiecie, ta opłata musi być taka adekwatna do tej atrakcji i do tego, co ty robisz, bo jak ty przechodzisz tylko przez czyjeś pole albo potrzebujesz zaparkować, żeby dalej dojść, to rozsądną opłatą dla mnie jest 1 czy 2 euro. Natomiast jak ktoś żąda $20 za przejście laskiem, który nie jest jego lasem, nie jest jego prywatną posesją, tylko on sobie po prostu zniuchał na tym interes, to nie jest właściwe. To jest wielkie no-no. I dlatego my w tych miejscach żeśmy się nie tak strasznie buntowali, oburzali i było tam tyle właśnie emocji. I wiecie co, my jakoś też nie chcieliśmy tam z nimi walczyć, nie? Mówiliśmy, chcesz opłatę? Okej, nie, to dziękuję, my odwracamy się i idziemy. I oni nam nie pozwalali odejść. I to właśnie tak eskalowało, że oni wtedy, ale dlaczego nie chcesz zapłacić? Ale kurczę, you need to support Africa, musisz wspierać Afrykę, my tu tacy jesteśmy biedni. I taka była, wiecie, taka nagonka na nas. I to było bardzo niefajne. I to też wpłynęło właśnie w dużej mierze na nasze odczucia z Afryki. I znów tu pozwolę sobie porównać do innych ludzi, których znamy, którzy przez Afrykę przejechali. I oni zupełnie po prostu dla nich ten problem nie istnieje. Więc ja rozumiem, że po prostu są to osoby, które jak ktoś mówi, musisz zapłacić $20, on otwiera kieszeń, wyciąga, płaci i po prostu w ogóle o tym nie myśli. No. Tak więc jeżeli takie ktoś ma nastawienie, dla niego to nie jest problem, to będzie miał z Afryki zupełnie inne wrażenia. I ja nie będę tu, bynajmniej nie chcę oceniać, że to jest dobrze czy źle, że my dobrze postępujemy, a te osoby źle. Nie, ja tu nie będę, nie rozmawiajmy na ten temat. Przechodzimy do następnego pytania po prostu. Czy nie jesteście zmęczeni tą podróżą? Więc oczywiście tak, bo właśnie ci ludzie nas zmęczyli. Ludzie nas zmęczyli. Sama droga też, nie ukrywam, jest męcząca, dlatego że jest bardzo dużo kilometrów do przejechania. My przejechaliśmy ponad 20 tysięcy kilometrów i zajęło nam to 8 miesięcy. My podróżujemy bardzo wolno. I przez to jeszcze, że podróżujemy z pieskami i te pieski później się do nas dołączyły i trzeba było czekać na jedne szczepienia, na drugie, 3 tygodnie pomiędzy jednym, potem kolejne 3 tygodnie i tak dalej, to też znacznie przedłużyło tą wyprawę. Tak więc spokojnie można by było zrobić tą trasę na spokojnie w 6 miesięcy, a nawet bym powiedziała, jakby ktoś tak tylko jechał, stanął, to nawet mi się wydaje, że w 3 miesiące może by się udało. Tutaj jeżeli chodzi właśnie o to zmęczenie, to też jest dla nas taka lekcja, którą żeśmy się tutaj nauczyli i mi się wydaje, że na przyszłość też się dobrze zastanowimy właśnie może jak to inaczej może trochę rozegrać. I widzę, że też ten powrót, gdzie żeśmy zatrzymali się w takich spokojniejszych miejscach dla nas lepszych, czy tam na dziko, nad rzeką, jak byliśmy w Dangan,
gdzie już to było takie miejsce, taka oaza spokoju, czy w jakimś zorganizowanym ośrodku, no to dało nam po prostu dużo do myślenia, że może przy dłuższych trasach trzeba planować też właśnie takie dłuższe postoje, żeby trochę się no nabrać, po prostu naładować akumulatory. A też taka logistyka, wiecie, jak pranie, jak zrobić coś przy samochodzie, posprzątać i no, tak więc. Nie można tylko po prostu jechać. Więc jakby ktoś planował trasę, to nie możecie tylko popatrzeć na Google Maps, ile wam zajmie czasu odtąd dotąd, bo to tak się nie da. Bo musicie pamiętać, że trzeba załatwić wizy i w niektórych krajach się czeka. Tutaj w Afryce nie było problemu, bo wszystko praktycznie się załatwia w jeden dzień. Ale na przykład jeżeli pojedziecie na Bliski Wschód czy do Azji, no to tam nieraz na wizę się trzeba czekać dwa, czasem nawet trzy tygodnie. Tak więc trzeba mieć to na uwadze. Trudno jest zorganizować wszystkie wizy przed wyjazdem. Da się, ale znowu to wtedy robi takie napięcie, że ty musisz jakby się wbić w te okienka wizowe, które sobie zaplanowałeś. A jak się zepsuje samochód, jak zachorujesz, jak coś innego niezaplanowanego się wydarzy po drodze, to co wtedy? Tak więc zawsze taki zapas czasowy trzeba sobie założyć, że będą gorsze dni, będą trudniejsze i będziesz potrzebował się zatrzymać. Więc pamiętajcie o tym, planując trasę. A jakie tutaj jeszcze mamy pytania, takie z takich ciekawszych? Jakie choroby można podłapać w Afryce i jaką profilaktykę stosowaliście? Więc powiem szczerze tak, że my nie jesteśmy osobami, które nadmiernie się przejmują. Ogólnie jesteśmy w dobrym zdrowiu i ja uważam, że właśnie trzeba dbać o siebie fizycznie i psychicznie, dobrze się odżywiać i wtedy taki człowiek zdrowy jest o wiele bardziej odporny i mało choruje i my bardzo mało chorujemy. W drodze do Afryki znajomi nas poczęstowali wirusem i byliśmy bardzo chorzy i ja nie pamiętam, kiedy byliśmy tak chorzy, po prostu strasznie nas wymęczyło to jeszcze, żeśmy byli w Hiszpanii, musieliśmy po prostu chwilę tam przesiedzieć, odczekać, aż po prostu wykurujemy się. Tak więc nam się też zdarza chorować. Zdarzają się jakieś inne, nie wiem, rwa kulszowa, no takie, no wiecie, no. Lata lecą, co wam będę gadać. Ale tutaj w tej wyprawie do Afryki takich nie mieliśmy problemów. Najwięcej osób jakby zmaga się z dolegliwościami żołądkowymi, ale tutaj znowu my takich problemów nie mamy. Podróżując po świecie jemy wszystko i wszędzie. Nie mamy problemów z jedzeniem w takich przydrożnych, różnych knajpkach. I nigdy nie chorujemy od jedzenia. Absolutnie nigdy. Tak więc myślę, że to jest też taka kwestia nastawienia. Czasem właśnie jak jesteśmy z kimś i idziemy z kimś, czy rozmawiamy z ludźmi, to właśnie tam przewija się ten temat jedzenia i bym powiedziała, że im bardziej się ktoś martwi, mówi, że o, on to tak nie bardzo, bo właśnie on ma różne przygody takie tam żołądkowe, to te osoby zawsze chorują. Idziemy do tej samej restauracji, jemy to samo i tylko ta jedna osoba się rozchoruje. Ta, która się martwiła, że się rozchoruje. Tak więc warto sobie to przemyśleć. Wspominałam już o tym, że trzeba mieć szczepienie przeciwko żółtej febrze, żeby pojechać już później do Gwinei. Czyli jeżeli by ktoś jechał do Gambii, czyli Mauretania, Senegal, Gambia, tam można jechać bez żadnych szczepień dodatkowych. Oczywiście, jeżeli popatrzycie na wykaz zalecanych szczepień, to znajdziecie tam kilka szczepień, które po prostu w ogóle warto mieć, jadąc gdzieś dalej.
Ale to znowu jest sprawa bardzo indywidualna, na ile wy uważacie, że szczepienia są potrzebne. I ja tutaj też wolałabym się nie wypowiadać na ten temat, czy to potrzebne, czy niezbędne, czy warto, bo uważam, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy czuliście się zagrożeni? Czy było niebezpiecznie? Muszę wam powiedzieć, że było parę takich miejsc, nawet właśnie poza Maurytanią, o której już powiedziałam. Mieliśmy też takie miejscówki, gdzie po prostu żeśmy stwierdzili, że się pakujemy i żeśmy zmienili miejsce, bo baliśmy się, że przyjdą w nocy i po prostu... Zdarzają się pobicia i napady, ale przede wszystkim zdarzają się po prostu rabunkowe napady. I to też, jakby ktoś się wybierał, to trzeba mieć na uwagę, bez względu na to, czy spanie na dziko, czy po prostu spanie gdzieś tam w hotelach i tam zwiedzanie, to trzeba pamiętać, że to są kraje, w których nikt nie mrugnie okiem, no nie zawaha się po prostu, żeby coś ci zwinąć. I to absolutnie wszyscy, i to widać po oczach było, w tych miejscach, gdzie żeśmy się gdzieś zatrzymali, nawet te dzieci, młodzież, zaglądają do samochodu i ten wzrok taki szukający. Mieliśmy też dużo takich sytuacji, które nas irytowały, gdzie oni mówili na przykład: o, masz fajny telefon, daj mi. Halo, co to jest? Latarka, daj mi. Ale ja potrzebuję. I tak, daj mi tą latarkę, ja potrzebuję. Więc powiem wam szczerze, że bardzo szybko żeśmy wszystko pochowali, wszystko co się da, co tak normalnie gdzieś tam mamy porozkładane, żeśmy pochowali, żeby po prostu coś nie zwinęło. I w tych miejscach, gdzie nas odwiedzali ci miejscowi, ja dostałam takiej schizy właśnie, że miałam wrażenie, że muszę mieć wszystko pochowane, że nie otworzę szuflady, bo oni tutaj są i wszyscy mi zaglądają, co ja mam w tej szufladzie. A ja, wiecie, no, też nie mogę nakarmić całą wioskę, nie? Ja chętnie dzielę się jedzeniem, ale też jak mam 30 osób, no nie mogę wszystkich wykarmić. Więc jakby to były takie miejsca, ale akurat na takich wioskach nie czuliśmy się niebezpiecznie, tylko może niekomfortowo. A znowu właśnie w miastach, szczególnie w miastach, trzeba było być bardzo ostrożnym. No 10 razy sprawdzaliśmy, czy wszystko jest pozamykane i tutaj akurat właśnie świetnie się przydały kraty na oknach. Dostaję dużo pytań o kraty na oknach, to jeszcze pewnie też będę robić taki odcinek o samochodzie, o wszystko co mamy, co się sprawdziło, co nie. I tu też, jeżeli macie takie techniczne pytania odnośnie samochodu, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, bo taki odcinek na pewno się w którymś momencie pojawi. I kraty w oknach się przydały chociażby dlatego, że na ulicach też w dużych miastach sprzedają i oni wręcz wsadzają, wiecie, głowę, rękę do samochodu, bo ci coś tam chce sprzedać. I to było fajne, bo jest krata i nikt nie mógł włożyć tej głowy. Wielu z nich nawet z daleka, widząc jak samochód wygląda, te kraty, to wszystko, to nawet nie podchodzili do tego samochodu. I to było super. No, to było super, bo to nie jest takie sympatyczne. Tu chyba się każdy tutaj zgodzi, że wiecie, no, ja z jednej strony rozumiem tych ludzi i to szanuję, bo jak ktoś sprzedaje, to dla mnie jest super, bo on uczciwie zarabia, no, mniej lub bardziej uczciwie, ale przynajmniej próbuje zarobić na siebie, na swoje utrzymanie. Najbardziej mnie denerwuje nawet nie te dzieci, to te dzieci też rozumiem, nie pobieram, ale to są tylko dzieci. Najbardziej nas denerwowali ci właśnie, którzy wymuszali te pieniądze, te dziwne opłaty za przejazd drogą, jakiś tam szlaban na granicy. I to były takie cwaniaki, to było tak widać po tych ludziach, wiecie, to nie był biedny człowiek, nie, był taki cwaniaczek. I to jest duże, nie. Dobrze, co tutaj jeszcze bym chciała wam powiedzieć? Może było właśnie dużo
dużo takich negatywów i co nam się nie podobało, to wypadałoby też powiedzieć, co nam się podobało, prawda? Czy jakby na zakończenie mogę powiedzieć, że było warto. Jak śledzicie nas, to wiecie, że zakończyliśmy tą podróż z dwoma nowymi członkami załogi. I jak najbardziej chociażby dlatego warto było pojechać, bo pieski są niesamowite i od razu powiem, że zostają z nami. Początkowo jak ich zabieraliśmy, to myśleliśmy, że może komuś oddamy, ale bardzo żeśmy się z nimi związali i po prostu mowy nie ma, żebyśmy oddali. Tak więc to na pewno było warto. Spotkaliśmy też po drodze miłe osoby, tak więc to też było bezcenne. Babacar na przykład w Senegalu, czy jak żeśmy byli w Gwinei, ten chłopaczek, już nie pamiętam teraz jego imienia, który też był bardzo fajny. I inne osoby, z którymi może krócej żeśmy przebywali, ale też byli bardzo mili. Czy inne interakcje, które mieliśmy z miejscowymi, czy z podróżnikami, tak jak ten sympatyczny Szwajcar. Tak więc to były fajne rzeczy i to są rzeczy, które się pamięta. Cała ekipa z Gambii, którą pozdrawiam serdecznie wszystkich i mam nadzieję, że się zobaczymy, bo jak wspomniałam, planuję pojechać ponownie. Tak więc wiecie, samo to, że chcę gdzieś pojechać ponownie, to znaczy, że nie było tak źle. Były na pewno też zachwyty, pewne miejsca, które po prostu były piękne. W Maroku najwięcej tych zachwytów było, ale też w innych miejscach, nawet w Mauretanii mieliśmy fajne dwa noclegi. Była też przepiękna plaża w Gwinei, którą po prostu pamiętam i będę pamiętać do końca życia. Na pewno właśnie wodospad. Jakby chyba z całej Afryki, jeżeli bym miała wybrać jedno miejsce, to takie najbardziej magiczne miejsce, to był ten wodospad w Gwinei. No szkoda tylko, że przed wejściem mieliśmy ten zgrzyt, bo znów no, to rzutuje potem na te nasze wspomnienia, ale miało być pozytywnie. I też padło takie pytanie, czy ten wyjazd do Afryki sprawił, że jesteśmy o krok bliżej do znalezienia naszego miejsca na Ziemi. Bo jak wiecie, podróżujemy po to, żeby znaleźć jakieś swoje nowe miejsce na Ziemi. I muszę wam powiedzieć, że no to oczywiste jest, że to na pewno nie jest Afryka i na pewno no, nie chcemy osiąść w Afryce. Ale właśnie ten wyjazd nie był bez sensu, to nie był czas stracony. Dlatego, że jeżeli ja wychodzę z tego założenia, że nawet jak zobaczysz coś, co ci się nie podoba, albo miejsce, w którym nie chcesz być, to tak samo jak pójdziesz do pracy, która okaże się, że jest beznadziejna, to ten czas nie jest stracony, bo przynajmniej wiesz, czego nie chcesz. Bardziej sprecyzowaliśmy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, czego tak naprawdę szukamy. Tak więc teraz wiemy o wiele lepiej niż 2 lata temu, jakiego miejsca na Ziemi szukamy i jesteśmy coraz bliżej jakby tego naszego celu. No, o suchym pysku to się o pieniądzach nie da gadać, dlatego zrobiłam sobie herbatę w swoim podróżniczym kubku. Jeszcze żeśmy się nie dorobili swoich własnych kubków i mam taki. O, jak widać, zmęczony podróżą. Czeka na doszorowanie, ale to potem. Teraz pogadamy o tym, ile to wszystko kosztowało. To nie jest tak łatwo podsumować, bo można podróżować budżetowo, a można po prostu, no wiecie, wydać tak dużo pieniędzy, jak tylko masz. Ja oczywiście powiem, ile my żeśmy wydali i my podróżujemy, bym powiedziała, średnio budżetowo. O. Tak więc można by było taniej,
ale też można zrobić tą trasę i tą wyprawę dużo drożej. Zacznijmy od tego, że żeby pojechać, jak wspomniałam, potrzebny jest karnet. I nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, jak ten karnet załatwić, powiem tylko tyle, że pierwszy karnet, który żeśmy załatwiali, jak jechaliśmy do Iranu, to wtedy zapłaciliśmy za ten karnet, za kaucję i za karnet zapłaciliśmy 8-24 tysiące, jakieś tak, ponad 25 tysięcy złotych, można by było powiedzieć. Teraz znaleźliśmy sposób, aby zrobić to taniej i szybciej i teraz ten karnet kosztował nas 15 tysięcy, z czego większość to jest zwrotna kaucja, więc jakby to, co my żeśmy musieli wydać, a już nie dostaniemy z powrotem, to jest 3000 zł, więc wpisuję jako wydatek 3000 zł. Następnym takim wydatkiem, bez którego za daleko się nie pojedzie, no to wizy i opłaty. Średnio można przyjąć, że za wizę wydawaliśmy 100 dolarów za osobę. Ale no, jak pokazywałam w filmach, trzeba było to tu zapłacić, to tam. Mniej lub bardziej te opłaty były jakby, wiecie, legalne. No ale po prostu się nie dało i tak próbowaliśmy zapłacić jak najmniej, ale to jak najmniej summa summarum wyszło nam razem około 850 dolarów, czyli na złotówki to wyjdzie jakieś 3400. Następnie prom w dwie strony, my pojechaliśmy promem do Ceuta. Ten prom jest tańszy niż do Tanger, bo trasa jest krótsza. Też my płacimy niedużo, bo nas liczą za samochód, jak za pick-up i ten samochód jest dużo tańszy niż na przykład van, niż camper. Więc my płaciliśmy powyżej 100 euro, 106, 110, 106 w jedną stronę, dokładnie 108 w drugą. Więc to by wyszło w przeliczeniu około 950 zł. Następnym takim wydatkiem w trakcie tak długiej podróży to na pewno jest serwis samochodu. Niedźwiedź robi sam serwis. Kiedyś nie umiał, ale już się naumiał. Tak więc potrafi zrobić sobie sam i zawsze na dłuższą wyprawę mamy wszystkie niezbędne części do wymiany, tam filtr paliwa, filtr powietrza. Nie kupujemy tylko oleju, bo jakby to jest takie kłopotliwe do przewiezienia i łatwe do kupienia. Choć w Gambii okazało się nie takie łatwe. A, mają olej, ale nie sprzedadzą, tak? Nie. No to lipa. Czyli co, jakbyś chciał zrobić serwis, to ci to, zrobią? To zrobią. Ale nie sprzedadzą. Tak, tu jakaś tanksztela jest, Orex, i mówi, że tam mają. Serwis. W trakcie takiej wyprawy przynajmniej jeden raz trzeba będzie zrobić serwis i jeżeli zabierzesz części ze sobą, te, które są niezbędne do wymiany, filtr, oleju, paliwa, być może olej, my zawsze olej kupujemy gdzieś na miejscu, ale czasem jest to kłopotliwe, więc jak ktoś ma miejsce, to warto jednak by było zabrać ten olej, który zawsze używasz ze sobą. I dla nas jest to koszt na nasz samochód 500 zł, biorąc pod uwagę, że niedźwiedź robi to sam, no w tym wypadku z pomocą Pawła w Gambii. Swoją drogą raz jeszcze pięknie dziękujemy. Do przewidzenia. Na zwiedzanie nie wydaliśmy dużo, bo tak jak powiedziałam, niewiele jest w tej Afryce do zwiedzania poza Maroko, a i tam raczej ja wybieram takie atrakcje, które nie są płatne, bo tak właśnie podróżujemy i tu nie chodzi o to, że tak strasznie musimy żydzić i oszczędzać. My nie lubimy po prostu za bardzo tych turystycznych miejsc. Choć też nie chcę przejechać przez świat i nic nie zobaczyć, dlatego czasem gdzieś idziemy do tych tak zwanych atrakcji turystycznych. Więc w trakcie tej wyprawy na bilety wstępu zapłaciliśmy łącznie tylko 90 dolarów, 360 zł.
I tak samo z noclegami. Jak wiecie, my głównie śpimy na dziko. Ale tutaj zdarzyło się, że spaliśmy w Gwinei dwie czy trzy noce, tak, trzy, i tam było $7 za noc, tak więc $21, i w drodze powrotnej w Senegalu mieliśmy jeden nocleg i tam zapłaciliśmy też $10 za noc, więc to by było razem $30. Z takich płatnych też to płaciliśmy, jakby można było powiedzieć, w Senegalu, tam gdzie mieszkaliśmy w tym pięknym takim domku w tym ośrodku nad oceanem, i to by było €100, no ale to było coś, co jakby nie było niezbędnym wydatkiem. Zresztą ja i tak miałam to za darmo, to mówiłam o tym na filmie, dlaczego nie płaciłam, ale gdybyśmy chcieli zapłacić, to by było tak, można powiedzieć, że średnio nocleg, jeżeli ktoś by chciał lub potrzebuje raz na jakiś czas przenocować na kempingu, czy gdzieś w hotelu, czy w jakimś tam domku, które w Afryce nazywają lodge, to musimy średnio liczyć pomiędzy $10 a $25 za takie budżetowe noclegi za noc. Więc nas summa summarum kosztowało to zaledwie 120 zł w ciągu 8 miesięcy. Jedzenie. To jest bardzo trudno podsumować, muszę wam powiedzieć, bo każdy je co innego. Najdroższe zawsze jest mięso. Jeżeli ktoś jest mięsożerny, też alkohol, jak ktoś pije alkohol, jak wiecie, my często sięgamy po wino, wprawdzie z dolnej półki, ale jednak to kosztuje. Bez tego można by było się obyć i wtedy ten koszt byłby znacznie niższy. Też w wielu miejscach w Afryce po prostu nie mieliśmy co kupić. Nie było co jeść w niektórych miejscach, tak więc też nie wydaliśmy za dużo pieniędzy. Ale znowu w innych miejscach przepłaciliśmy wielokrotnie za jakieś produkty żywnościowe, tylko dlatego, że mamy białą skórę. Więc też nie było tak super tanio. Nawet bym powiedziała, że często mówiliśmy, że droga jest ta Afryka. Tak więc na jedzenie trzeba, moim zdaniem, tak na dwie osoby liczyć, że wydasz przynajmniej 3000 zł miesięcznie. Czyli jakby za 8 miesięcy to wyjdzie 24 tysiące złotych. I jeżeli podsumujemy teraz to wszystko razem, czyli 3000 za karnet, 3400 za te wizy i opłaty, 950 zł za prom, 500 zł za serwis, 360 zł za zwiedzanie, 120 zł za noclegi i 24 tysiące za jedzenie, to łącznie ta wyprawa kosztowała nas 32 330 zł. My moglibyśmy do tego doliczyć jeszcze koszty weterynarza, ale weterynarzy właściwie, no i przez to, że żeśmy adoptowali psy, no to te koszty były, przekroczyły 1000 euro, ale no to jest takie jednostkowe i ja nie będę tutaj tego dodawać, bo to by było moim zdaniem nie fair. Tak więc pozostaniemy przy tym 32 330 zł. Czy to jest dużo, to nie wiem. Dla jednych dużo, dla drugich mało. Jak podzielimy to na 8 miesięcy, to wyjdzie nam średnio 4000 miesięcznie. A tak więc myślę, że 4000 miesięcznie na dwie osoby to nie jest zbyt wygórowana cena. Więc moim zdaniem można to zaliczyć do wypraw budżetowych. Dziękuję pięknie za uwagę, bardzo mi miło. Jak ktoś dotrwał do końca, no to zarąbiście, jesteście dzielni i należą wam się brawa. Znaczy, że ma zdrowie. Tak, znaczy, że macie zdrowie i że strasznie nie przynudzałam. Jak ktoś dotrwał do końca, napiszcie w komentarzu, czy udało się pooglądać do końca, czy wam się podobało, czy chcielibyście właśnie takie podsumowania na koniec każdej wyprawy. Tak więc będę wtedy bardziej może jeszcze skrupulatna w notowaniu właśnie tych wydatków i jakichś innych ważnych informacji. Zrobię osobny film poświęcony
zarabianiu na YouTube, w ogóle tym, w jaki sposób finansujemy nasze podróże, to będzie zupełnie osobny odcinek, bo jest o czym opowiadać, więc już tutaj wydaje mi się, że trzeba ten odcinek zakończyć. Dziękuję pięknie i do zobaczenia gdzieś w realu, do zobaczenia przed ekranami tutaj telefonów, telewizorów, jakkolwiek nas oglądacie. Pa kochani, pa! Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, subskrybować, jeżeli jesteście nowi, a być może zastanowić się, czy nie zostać naszym patronem. My i nasze trzy ogony będziemy bardzo wdzięczni. Cześć. Mam na imię Sandra. Nie lubię takich początków. Mam na imię Sandra. To takie dziwne. Zawsze trudno zacząć. My name is. I tam bohater z drugiego planu. Dobra. Lecimy z koksem. Dobrze. W takim razie. A teraz to się czuję jak speakerka telewizyjna. Muszę wam powiedzieć. Tak sobie skojarzyłam kiedyś. Ale za młodu chciałam być speakerką, to zawsze się wydawało takie fajne. Siedzi pani z kartką i czyta i tam coś zapowiada. Dobra, tak więc muszę poprawić moje studio obozowe. Uwaga, popatrzcie jaki magic. Poprawiam i zaraz do was wracam. A teraz widać, uwaga. Tutaj śmieci. Tak to się pracuje w obozowych warunkach. Słuchajcie. Nie, muszę tu poprawić, bo mnie to denerwuje tu. Jakoś przedtem miałam inaczej zawieszone, czy inaczej siedziałam. Poprawiam. I zaraz wracam. Musiałam sobie zrobić herbatkę, bo przecież o suchym pysku, a o pieniądzach gadać się nie da. No, co tu dużo gadać? No. A zrobiłam rachunek sumienia i wychodzi to następująco. Przede wszystkim, jak wspomniałam, poczekaj, muszę się jednak inaczej usiąść. To nie jest takie proste w takim wieku. Uwaga. Ja chyba muszę jeszcze nagrać, jak siedzę na stołeczku, bo nasz fotel jest za niski trochę, tak żeby mnie tu było widać. A ten stołeczek też nie jest najwygodniejszy. No to skąd ten pomysł na wyprawę do Afryki? Muszę wam powiedzieć, że poza tym, że spotkaliśmy ludzi, którzy po prostu namawiali nas i mówili, że Afryka jest bardzo fajna i naprawdę warto zobaczyć, to są jeszcze takie względy praktyczne. To jest dość łatwa wyprawa. Chodzi o to, że jadąc samochodem, vanem, kamperem, czymkolwiek ktoś chciałby jechać, lądem, rowerem, motocyklem, to jest tylko mała przeprawa promowa, która kosztuje grosze. My za przekroczenie... Jezus, nie mogę.